Gdzie my jesteśmy? Jak się nazywa ta miejscowość tutaj? Ben Inten. Tam mamy Tryfana. Tam już byliśmy. To nie ten, tam jest Tryfan. Tam jest Tryfan i tam już byliśmy. Dzisiaj podróżujemy po walijskich górach, więc będziemy mieli ładne widoczki dookoła. Już brak mocy. A tu się dopiero zaczyna. Mamy 9:07. Na 11:00 moglibyśmy być już na miejscu, co? Na górze? No, w 2 godziny. To szybciej. Myślisz, że szybciej? Godzinkę. Optymista. Jest 9:13, minęło 5 minut odkąd wchodziły na szczyt. Ja już nie mam siły. Chyba trzeba wracać już. O kurde. Postanowiliśmy się zatrzymać i rozbić obozowisko. Niestety jest za wysoko dla nas, a boimy się, że nie zdążymy z powrotem przed zmierzchem, więc zostaniemy tutaj, rozpalimy ognisko i może wykopiemy jakąś jaskinię. Do szczytu jeszcze daleko. It's not there, gotta go there. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Godzina 20. 769 metrów nad poziomem morza. Zostało nam 200 metrów na sam szczyt. A stąd mamy tutaj takie widoczki. Piękne, ośnieżone góry. Tutaj mamy Tryfana. Tym razem się nie pomyliłem. Tu jest Tryfan na bank. Mamy szczyt! To jest szczyt. Nie wiem. Może i szczyt. Ja mam nadzieję, że to szczyt. To jest szczyt? Ej, jeszcze nie wszedłeś. Dobra. Żegnam. Jesteśmy na miejscu. Jeszcze daleko.
54 metry. Godzina 46. No tu już jest chłodno. Tutaj się czuję. Tutaj już jest jak na pustyni, no. Kurde, z minus 5 to będzie, nie? Ej, czy to szczyt? Godzina 55, tak elegancko. Dobra, teraz to już jest naprawdę zimno, a my dopiero zaczynamy schodzić. Jak tam? O kurde. Polecam tylko wytrwałym górołazom i dobrze wyposażonym, bo w innym przypadku to idzie zmarznąć. Ja myślałem, że jestem dobrze wyposażony. Mam na sobie długi rękawek, pod spodem termoaktywny, polar, kurtkę, no i teraz jeszcze bezrękawnik. Brakuje mi rękawiczek, zimnowrączki, ale mam ocieplacze takie chemiczne. Także one tutaj trochę ratują sprawę. Maska na twarz, super sprawa. No i czapka z kapturem. Chociaż przydałaby się taka czapeczka bardziej zimowa. Ale mimo wszystko jest zimno. Czemu filmujesz moje buty? Co? Nie wiem. Kurwa, ja też nie wiem. Martwi mnie to troszeczkę. Fajne buty. Ja też mam takie. Chodź, chodź, chodź. Idziemy stąd, bo tu zimno. Wieje wiatrem. Zrób polskiego orzełka. Tutaj. To ty zrób polskiego orzełka. Zdejmij plecak, bo będzie bolny. Ale by pierdziachnął. Ała, ała, ała. Nie widać chyba. Wbić ręce, a nie. No nie da się wbić. Jakbyś już piętki robił, tylko... Pierdolnik ten śnieg, tak! O! Teraz widać. A teraz głową! Brawo ty! Muszę zrobić zdjęcie temu orłowi. Patriota! Co tam, że tu jest minus 50 stopni? Połóżmy się na śniegu, zróbmy orzełka, zróbmy mu zdjęcie i cieszmy się do kamery. Na tym to wszystko polega. Tak wygląda szczęście? Dobra, idziemy stąd. I niebezpiecznie chodzić z kamerą w ręku po zlodowaciałych skałach ze śniegiem w minusowej temperaturze, ale czego się nie robi dla widowni, całych 19 subskrybentów. Dobra, mamy 12.09, prawie jesteśmy na miejscu, w sensie przy samochodzie. Teraz co?
Będziemy szli przy jeziorku, tak? Teraz będziemy pić wódkę. Ale wyglądasz epicko teraz z tym, ze słońcem za twoją głową. Miałem na myśli picko. Picko. Spragniony coli, napój się coli chciał. I plecaczek za bardzo, proszę bardzo. Aż się ale się to zagrzało. Ja mam całe plecy mokre, będą, zobacz. Nie widać, ale masz. No, na dole troszeczkę, ale nie wiem, czy widać będzie na kamerze. Przemokło całe. Dietetyczna cola. Nigdy więcej. Teraz już będę pił tylko z cukrem. Ale to jest ciepłutkie. No jest. Super. No, to nie ma jak przygody. Także nie polecam brania puszek ze sobą, tylko plastikowe butelki. Tak na przyszłość. No ale co? Człowiek będzie mądrzejszy może następnym razem. Ekstra. No, to 4 godziny drogi za nami, już prawie jesteśmy przy samochodzie. Przeszliśmy ponad 5 km. Zabawa była świetna. Buty całe ubłocone i mokre. Kola wylana w plecaku. Ale nie ma co narzekać, prawda? Idziemy kupić jeszcze jakiś magnesik i wracamy do domu. Także dzięki wielkie, do następnego razu.